Bo my jesteśmy dziećmi Waltza! Na 100%! No jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie, jak to mówi polskie przysłowie, prawda? No fucking regrets! No siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light 2 na moim kanale. Przechodzimy sobie praktycznie od razu do gierki, troszkę z przyszłości to dogrywam, żebyście mieli tą świadomość. Nagrałem cały epilog na raz i po prostu muszę podogrywać wszystkie przywitania, etc., etc. Dobra, trzymajcie się mocno, zaraz czeka nas gruba walka, nie będę spoilował co dokładnie. Szukamy Waltza. Dobra, przechodzimy do gierki. Fuck. Przemieńców w chuj. O chuja przemieńców. Więc mam nadzieję tylko, że mnie nie zauważą. Dobra. Otwarty zamek. Dobra, teraz tak. Po pierwsze, wyleczmy się tymi słabszymi. Do końca. Potem przemieńmy na te. Czy ja jestem w stanie z nimi wygrać? Czysto teoretycznie. Chyba nawet tak. Nie wiem, czy chcę próbować. Nie jestem pewien. A jakiś super przemieniec jest? Gdzie ja w ogóle mam iść? Znać Waltza 40 metrów? Ja muszę między nimi się jakoś przekraść. Zajebiście. Koksuwa. To nie wiem, czy ja to zrobię. To jest w ogóle do zrobienia? No jest ich kilku, kurde bele, mam tylko jedne mołotow. Jeden granat, jedną minę. O kurde. Ciężko, ciężko. Nie jestem w stanie nic zrobić, co mogłoby mi się przydać w tym momencie. To w ogóle to jest tak niepotrzebne. Już wiem, do czego maczusznik jest. Tej, a sprawdźmy. Kurwa, jak się zmienia kurwa strzały? Dying Light. Dying Light 2.
Zmiana strzał. Właśnie, o co chodzi? Jak jest kurwa koło broni? Jak się wklika koło broni? Jak się kurde koło broni klika? O co? Ja cały czas mogłem to kliknąć? Trójka akcja. Ekwipunek. Nie. Szybki wybór przełom sprzęt 1. Okej. Okay. Skróty menu. Ale tu nie ma takiej opcji. Jeszcze raz. Dobra. Przytrzymajcie 3. Kurwa, na sam koniec się dowiaduje takich rzeczy. Kurwa mać. Normalnie masakra. Ale nie zabił mnie na hita. Fuck! Zabił mnie na 2. Ej, to jest do zrobienia. Problem polega na tym, że ja ani jednego nie zabiłem. Ja muszę ich po prostu wyminąć. Nie jestem w stanie ich zabić. Prawda? No nie, no został mi jeden świetlik. A jestem w stanie dużo tych... W ogóle nie jestem w stanie tych świetlików stworzyć. Wszystko złom jest potrzebne. Nie no, obowiązkowo ten, tylko... Jak dokładnie, co muszę ich tak chuj naokoło okrążyć? Nie rozumiem. Dawaj, 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 dawaj.
No ale mnie nie widzi. Jak ja mam się tam kurwa dostać? I z kitu nie wiem. A spróbujmy zrobić... Rzucać tym, nie wiem, guldenami, cokolwiek. A, halo, nie ten przycisk. No, nie to, kurwa. Zdążę? Zdążyłem. Jak ja kurwa ich... Wyminąć. To jest kurwa nie do zrobienia. Ten niech się odwróci. A gdybym górą jakoś poszedł? Ty, no jak to kurwa zrobić? Tu nic nie ma. Ten mnie stamtąd nie zobaczy. Jak to zrobić? Pojęcia nie mam. Jakoś się muszę między nimi przekraść. Ale kurde, nie wiem jak. Mnie nie widzisz. Tędy chyba jakoś muszę się przekraść. Między nimi. Kuj, nie wiem, ryzykuję. Nie mam pomysłu. Jakimś cudem się kurwa udało. Nie wiem jakim. Thank you.
Dobra, 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 wycofujemy się. Ty no... Kurwa, ta aż tu podchodzi. Wypierdali w drugą stronę, mordeczko. A że chyżo. O kurwa. Dobra. Ja pierdolę. Jeszcze raz na niego czekamy. Nie będę ryzykował. Dobra, jest tutaj. Teraz będziesz szedł tutaj i dokładnie w momencie, jak on się odwróci, to od razu za nim idę, żeby mieć jak najwięcej czasu. Bo nie wiem, gdzie iść nawet. Muszę mieć czas na to, żeby się zastanowić, czy dobrze idę. Jakbym był pewien, gdzie idę, to pewnie bym miał więcej czasu na to, żeby to ogarnąć. Dobra. O! Zrobiłem to. Jest jak dobrze. Ja pierdolę, co za zło. O ja pierdolę. Kurwa, jakbym wiedział, że tu jest takie coś, ten po prostu między nimi przebiegł. Jakby wiecie, że tu jest ultrafioletowe światło. Że jest normalnie przejście. Myślałem, że kurwa jakieś drzwi będę musiał otwierać cokolwiek, nie? Że coś, co zajmie mi czas. Żeby skit muszę się między nimi przekraść. Jakbym wiedział od początku, to bym się nie przegradał. Bo to bez sensu. Ale stresior był. No, stresior był konkretny. Dobra. Szukujemy wszystko, szukamy złomu, tak. Najbardziej, szczerze mówiąc. Przede wszystkim szukamy złomu. Dobra, mamy filmik. Szukamy Waltza. Co znajdziemy? Ej, Dan, to uciekamy stąd, czy nie? Ale, że już? Nie, za 100 lat! Już, Ej! Co z zapasami? Wszystko gotowe. To tutaj było. To tutaj był przetrzymywany. Nawet jej zdjęcie. Nie pamiętam, jak robiłem to zdjęcie. Może to nie ty robiłeś. Kto to napisał? Bo my jesteśmy dziećmi Waltza. Na 100%. Czuję to. Karta pacjenta Gabriel. Gdzie ja to znajdę? Karta pacjenta Gabriel. Stan przyjęcia chwili... Stan chwili przyjęcia braku zapoznawalnych chorób. Dwie dawki. Wymioty, rozwolnienie, coś tam, gorączka. Nie prowadzić dalszych badań. Okej. Ja to na pewno jest dokładnie taki plot twist. List dziecka do mamy. Karta pacjenta Wayne chyba. Coś tam jest, ale w innych pokojach. Wszystko przeszukujemy. Zbieramy wszystko, co się da. Chociaż list dziecka do mamy, to chętnie ją obczaił.
Karta pacjenta to pewnie podobnie wygląda jak tamto, nie? Jak tamta, ale list dziecka do mamy. Do mamy, daj to mamie, tylko mama może to czytać. Cześć mamo, jedzenie jest tu smaczne, ale lepsze było w domu. Mam tu wielu kolegów, inne dzieci płaczą jak mają dostać zastrzyki, a nie płaczę. Tęsknię za tobą, doktor mówi, że chce, żebyś tu przyjechała i była ze mną. Też chcę, żebyś tu była, Franko. Okej. Okej. A to jest w zestawie wszystko, no to zajebiście. Wszystkie tu ja wcześniej mogę tak sobie ten, dobra, nieważne. Jedna dawka. Okej. Na razie niewiele ciekawego tutaj. Idziemy dalej. Szperać. Co tu mamy? Wendy. Wentylator. Kto oglądał tego? Paczesia. Wentylator. Kurwa, jak randkę miał. Westerplatte. Wentylator mi pierdolnął. Nie mogę dalej jechać. Obiecaj, że mnie tu nigdy nie zostawisz. Nigdy. Nie zostawię cię. Słowo? No jasne. Przecież i tak nic nie może nas rozdzielić. Słowo. Aiden, dalej. Już czas. Nie martw się. Co jest? Szlak. No, zaczynam mieć pozytywne wspomnienia z Waltzem. Ktoś się dowie, co by za... Przypomnieć, co za tymi drzwiami jest. Halo! Wtedy? Co tam się działo? O co chodzi? Pożar! Mamy pożar! Szybko! Aiden, musisz uciekać! Gdzie jest Mia? Znajdę ją! Obiecuję! Biegnij! On go uratował! Co się ze mną dzieje? Szukam Waltza, Lawan. Ale nie znalazłam bandaży. Szanic to, Lawan! Poszukaj wyjścia i wynoście się stąd! Aiden, jeśli stąd startują pociski, musimy je znaleźć. Zajmę się tym, jak tylko znajdę Waltza. No, on ma klucz, więc... Związane ręce. Nic innego nie zrobimy. Petra... Wierszyk dziecka zaadresowany do Waltza? Co? Chcę się tu wrócić jeszcze. Tu chcę się wrócić jeszcze. Nie było tu wejścia? Najwidoczniej. Tu przyszliśmy, poszliśmy tędy. Tu już szperałem, myszkowałem. No dobra, już więcej nie ma nic się w okolicy, nic.
Obczajmy ten wierszyk. Jestem ciekaw, o co tam chodzi. Wierszyk dziecka. Drogi doktorze Waltzu, pracujesz ciężko jak prawdziwy glina. Chyba nic cię nigdy nie zatrzyma. Biegasz w swoim białym, eleganckim fartuchu, dajesz antidotum, podnosisz na duchu. Robisz fajne miny, opowiadasz kawały, więc cię tu wszyscy za swojego mamy. Rozśmieszasz Petra, Oskara, Wendy, no i mnie. Bardzo naszego doktora kochamy naprawdę. Charles. Ej, super. Petra. Brak tu, coś tam. O! Ten 5 dawek miał, Oscar. Osłabienie mięśni, rozpoznana przyczyna. Ciekawe. To ciśniemy dalej. Dobra, co mamy tutaj? Pokój z generatorem, tak? Generator. Dawaj, Aiden, dasz radę. Ale widzisz ślady przynajmniej. Zabieraj się stąd! Walt, gdzie jesteś? Tym razem nie uciekniesz, słyszysz? Przeszukajmy sobie. Póki się nie napierdalamy. Mamy chwilę luzu, to wykorzystajmy to. Racja MRE. Na chuj mi racja MRE. Mamy miny. I granaty. Ale to będzie walka. Ja to czuję. Dobra, kurwa, muszę wywalić ten znacznik. Dobra, znacznik wywalony. Nic tu ciekawego tak naprawdę. Więc idziemy na dół. Czy myślicie o tym samym co ja? No bo ja właśnie o tym... A nie mamy nic takiego już. Dobra, tak po prostu będzie szybciej. Dobra! Jazda z wami, goje. O ty, kto mnie trzasnął? Wolnie mnie stąd! Duży. Dobra. A ty jeszcze żyjesz? Jezus Maria, myślałem, że to już dawno po tobie. Mordo. Uleczmy się tymi. Tak na wszelki wypadek, nie? Jak mam okazję oszczędzać, to wolę tymi. Już dobra, kurwa, biskity, one takie potrzebne są. Tych w końcu nigdy nie wykorzystam. Ale będzie dużo szybciej. Otwórzmy sobie zamek.
Niedobrze. O! Troszkę w lewo. Idealnie. Jak się nie zaczniesz dziać, to co? Mordo, mówisz i masz. Elo. Mordeczko, nie ma problemu, zaraz się tak zacznie dziać. Poszedł wąt. Leżał pies. Leżeć psie. Gnoju. Dobra. Przeszukajmy sobie tutaj może jakiś złom. Tak. Miło. Przydałoby się więcej, ale... No jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie, jak to mówi polskie przysłowie, prawda? Nic nie wskurasz, 12346! Już po wszystkim! Co? On do mnie numerami mówi. Kong tam niesie. Mije? Bez kitu? Bęk, ten bez głowy, ten umieraj, pajacu. Mamy alkohol! Oh yeah! Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Mamy alkohol. Jak mamy alkohol, to... Widzisz, pajacu głupi, kurde. Zmieniam się znowu. Zaraz będzie za późno. O, nóżka. Pyszności. Nieważne. Zajmijmy się lepiej Waltzem. Bo co on robi z naszą siostrą? Co ona w ogóle tu robi? Mia? Mia, to ty? Kurwa, się skończy tak, że będziemy z nią walczyć. Walt. Walt? 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 Co to? Co ty robisz? Musisz się tam dostać. Walt! Walt! Co on kombinuje? Co ty robisz? Walt? What the fuck? To zajebisz, a ja znalazłem Mię. Jest ich mnóstwo. I Waltza. Miasto nie przetrwa kolejnych ataków. Co? Miałaś się stąd wydostać! Masz stąd uciekać, słyszysz? Lawan? A kurwa! Cześć, Waltz. Skończmy już tę zabawę, Aiden. I tak, tu następuje małe cięcie, jako że trzeba to jakoś, kurde, podzielić troszeczkę, to tutaj sobie na chwilę zakończymy, co będzie dalej, dowiecie się już w następnym odcinku, a na tę chwilę bardzo dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz i widzimy się już jutro. Do zobaczenia, cześć.